fajnie, fajna inicjatywa, fajna dla dzieciaków głównie, to głównie o to chyba chodzi. Podoba, ja mam trójkę dzieci, także to jest dla nas idealne rozwiązanie na niedzielę popołudnie. Także my się bardzo cieszymy, byliśmy wczoraj, jesteśmy dzisiaj, także jak najwięcej takich eventów. Bardzo dobry pomysł, tak jak tu pan z estrady mówi, że bez alkoholu się da, da się oczywiście. Bardzo fajna zabawa dla dzieci, dla wszystkich, jak i dla najmłodszych, dla tych starszych. No myślę, że to wspaniały pomysł, szczególnie tutaj na Podłężu, bo tutaj jest jednak dosyć dużo ludzi, dużo dzieci. Bardzo się cieszę, że jest tutaj taka liczna grupa mieszkańców naszego miasta, młodszych i starszych. Widać, że rodzina ma sens. A to znaczy, że nasze działania skierowane na rodzinę też mają sens. Oczywiście, że od pierwszej edycji Święto Rodziny cieszy się ogromną popularnością i zainteresowaniem naszych mieszkańców. Ja się cieszę, że trzecie Święto Rodziny jest właśnie w parku na Podłęże, bo mieszkańcy Podłęża po prostu mieli blisko na to wydarzenie. Widać, że są mieszkańcy całego miasta. I ważne miejsce, dlaczego to tutaj to Święto Rodziny, trzecia edycja, ponieważ Park Podłęże jeszcze w czerwcu będzie miał wykonawcę, który zrewitalizuje w roku 2018, 2019 i 2020 cały park. Ja uważam, że to jest bardzo fajne święto, w którym jesteśmy z rodziną i możemy poświęcić tylko dla niej czas. Szanowni Państwo, uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, zwłaszcza w takiej pięknej pogodzie, która sprzyja tutaj mieszkańcom Jaworzna. Mnóstwo atrakcji dla dzieci. Uważam, że pomysł rewelacyjny. Bardzo dobra impreza, tylko za mało takich imprez. Przydałoby się częściej. Jest wesoło, jest przyjemnie. No myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, która może połączyć właśnie rodziny, bo w tygodniu nie ma czasu, żeby się spotkać, nie wiem, może iść na spacer, a akurat to jest taka przyjemna organizacja. To święto musi być kontynuowane, widać, że ono przypadło do gustu naszym mieszkańcom, są tu całe rodziny, całe pokolenia rodzin, cieszą się, pogoda nam zawsze dopisuje. Święto rodziny będzie jeszcze w roku kolejnym i w następnych na pewno.